Cześć, witam na moim kanale. Niedawno pokazywałem, jak radzą sobie cztery fluxy, od taniego do drugiego, w różnych zastosowaniach, od lutowania przewodów do BGA. W komentarzu pod filmem pojawiło się pytanie, jak te fluxy sprawdzą się przy lutowaniu układów, które mają dużo gęsto ułożonych nóżek. Myślę, że do tego celu świetnie posłuży KBC. Ma cztery boki, tak jak cztery fluxy i wiele nóżek. Mam starą płytę przeznaczoną na części, więc możemy je sprawdzić. Na początek wylutowanie układu. Tu celowo nie używam żadnego fluxu, aby nie wpłynąć na wyniki tego eksperymentu. Układ wylutowany, czyszczę pady, a następnie przemywam izopropanolem. Ustawiam układ na miejscu i lutuję skrajne nóżki, aby zablokować jego pozycję. Tym razem zacznę od najdroższego, czyli NC254. Zobaczcie, jak sobie radzi przy lutowaniu. Następnie UV559. Kolejny to RMA218. I ostatni, najtańszy, ZJ18. Jak widać, nakłada się go gorzej.
Układ mamy wlutowany. Zobaczcie efekt. Jak widać, wszystkie fluksy poradziły sobie z tym zadaniem. Można się było spodziewać, że najdroższy fluks poradzi sobie najlepiej. Jednak różnica pomiędzy NC254 a RMA218 nie była aż tak duża. Praktycznie była niezauważalna. Myślę, że poza najtańszym ZT18 te fluksy świetnie się do takich zadań nadają. Jeśli macie pytania lub uwagi, zapraszam do komentowania. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.